RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Rocket League Sideswipe. Dzisiaj jest z nami Adi. Ej, witam wszystkich. No, generalnie rozpoczął się nowy sezon. W tle pewnie teraz na szybko zobaczycie, jakie tam nagrody zostały odebrane. No i największe zmiany. No więc tak, po pierwsze jest nowy Rocket Pass. Na samym początku jest, Aftershock, którego można od razu tutaj odebrać. Z tego co widzę, znowu jest to darmowe. Nie trzeba kupować karnetu premium, więc bardzo fajnie. Sezon będzie trwał chyba 62 dni. Chyba, że się zaczął wczoraj, to może 63 dni. No i tak na szybkości myślę, że nie ma co przelatywać przez pojedyncze przedmioty, tak na szybko je śmignę, żeby kto chce, ten je zobaczy. Okej. Okay. Za maksymalny poziom mamy 20xx, za prawie maksymalny mamy tutaj smoki, czyli myślę, że bardzo fajne nagrody, te smoki są naprawdę fajne. Co do największych zmian, to chyba największą zmianą jest to, że zostały wprowadzone gry towarzyskie, przynajmniej nie pamiętam, żeby takie były. No i na rankedach zamiast koszykówki jest siatkówka, na której nie ma żadnej rangi. I w sumie nie wiem, czy też był reset rank na zwykłych trybach i jeżeli był, to tylko i wyłącznie do tego, z tego co kojarzę, że na przykład najniższa dywizja w waszej randze. Na przykład jak mieliście platynę 3, to macie platynę 1, dywizję pierwszą, bo przynajmniej widzę u siebie. Prawdę mówiąc, dawno nie grałem dosyć wysad swipe'a, to nie pamiętam, jakie miałem rangi, ale z tego co widzę, jeżeli był reset, to właśnie taki. Dzisiaj sobie zagramy siatkówkę, przetestujemy ten nowy tryb, jak widzimy jest 2-2. Jeszcze może powiem, że w meczach prywatnych jest do wybrania dalej koszykówka, więc jak ktoś lubi ten tryb, to może dalej sobie go popykać ze znajomymi. No i co, idziemy do meczu. Ej, jak śmiesznie wygląda ta mapa. Ej, też na środku. A teraz widać szybki, bo wcześniej nie było widać szybki. W ogóle ciekawe, czy to jest jakiś spoiler, że do zwykłego Rocket League dodadzą też siatkówkę, chociaż tam to by było giga trudne. I można w ogóle przelatywać na połowę przeciwnika? Można. O kurde, to wygląda jak to mapa w workshopie. No, to na zmianę. Możemy tak robić, że raz ja będę na ich napierał, a raz ty. Ale to jest... Wydaje się to śmieszny tryb, naprawdę. To do hitseekera chcesz grać? No, jak hitseekerze. Okej, okay. Ej, ale fajna siatkówka. Mam wrażenie, że strasznie duża jest ta mapa jak na siatkówkę. Jakim cudem to teraz nie spadło w ogóle? I chyba jest nowy ekran boosta? Ej, czy jest nowy ekran boosta, że na środku pokazuje ci, czy masz jumpa, czy mi się wydaje? Tak! Na środku teraz ten takiego boosta, nie wiem czy widzisz, jest takie kółko. Jak jest zielone, to masz jumpa, jak nie, to nie masz. No faktycznie, no. No, także można schować z ekranu już całkowicie przycisk od jumpa, żeby tam nie pokazywało. I jest chyba inny napis Pre-Season Bronze. Teraz jest jakaś obwódka i tak dalej. Ej, w ogóle fajnie, poprawił interfejs Bayer. O kurde, sorry. Dlaczego co mówi? No, sprawdzałem, czy jest jakiś komunikat, że samo, bo ja się strzeliło, bo no. Mogli to dodać, nie wiadomo, nigdy. Nie no, ale generalnie fajnie. Nie no, pozytywne są te zmiany. No, zobaczymy na dłuższą metę. Na dłuższą metę, w sensie... Ej, czekaj, czy mi się wydaje? Ej, przez tą siatkę w ogóle można przelecieć. Piłka przez nią nie przelatuje, ale samochód może przejechać. Jak sobie przetestujesz, no? Sobie sprawdź. No, zaraz jakbyśmy nie polecieli na kick-off, to piłka by stała w miejscu? Nie wiem. Jakby spadła? No pewnie ktoś by musiał ją przebić ostatecznie, ale to raczej nie jest strategiczne, żeby zostawić piłę przeciwnikowi. No nie, no co to miało być? Sam to podbiłem. I z tego co widać, to tych takich krawędzi też piłka się nie zalicza, jakby spadła na ziemię. Ale generalnie fajne są te zmiany, tak prawdę mówiąc. Już jest GG do czterech? Nie wiem, czy w ogóle na boty nie gramy przez to, że tu nie mamy rangi, jak to rozwiązali. Bo możliwe, że gramy na boty te takie początkowe mecze właśnie w tym trybie. No, bronz 1, definitywnie możemy grać na boty. Nie wiem, tak jak patrzę na ich nickname'y, to sery są chyba boty, więc niestety dzisiejszy odcinek będzie właśnie w takim stylu. Obstawiam, że jeszcze pojawi... chyba nie jest. Nie mam pojęcia, w sensie nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mniejsza z tym tematem. Pewnie się jeszcze pojawi odcinek na późniejszym etapie sezonu, gdzie już będziemy mieli wyższe rangi. Przynajmniej właśnie ze siatkówki, żeby tak sobie pograć. No i tak też myślałem co do Sideswipe'a na kanale. To prawdę mówiąc, ja jak sobie pykam o stację, to w sumie jak mam wolną chwilę... A, i w ogóle za tym! Trzeba trafić tylko w to niebieskie i pomarańczowe pole. Nie ma tak, że na zakrzywioną się odbija, tylko na to takie drewniane. Na samym końcu też się nie zalicza. Ej, to fajnie wiedzieć. Jest tak jakby pole autowe. Zobacz tutaj, zobacz. O, widzisz? I nawet się odbija mocniej wtedy. Ale śmieszne, zostaw tą piłę tam na dół tutaj może. Dobra, zostawiam. No i zobacz, i się tak mocno odbija. Ej, fajne to. Fajnie przemyślane moim zdaniem. No, dobrze, że powoli ogarniamy zasady tej gierki. Ale na początku myślałem, że będzie trudniejszy ten tryb. W sensie, że faktycznie, że jak jest na twojej połowie, to jest już lipa. Ale z tego co widzę, to tracę bramę, bo jestem pajacem. Ale nie, no w sensie, że jest to fajnie w miarę przemyślane. I myślę, że nawet coś takiego na tej zasadzie mogłoby być w zwykłym rokecie dodane. Chociaż, no nie wiem, w zwykłym rokecie tego typu mapa, to chyba to z warsztatu jednak jest lepsza, co
musimy kiedyś nagrać w ogóle odcinek z tej mapki z warsztatu, bo to jest trochę do zwykłego Rocketa by nie pasowało raczej. No i wracając to, dajcie znać, czy chcecie naprawdę dużo odcinków ze Sideswipe'a, bo ja tak jak mówię, no w sensie naprawdę dużo. O kurde! O kurde. Dobra, 2-2, zaraz przegrałem na boty. Tak jak w siatkówce robią. No, jak profesjonalny siatkarz. No, ale wracając już, ostatni raz zakończę teraz ten wątek. To prawdę mówiąc, to ja jak mam wolną chwilę, to sobie po prostu w zwykłego Rocketa pykam. Sideswipe jest bardzo przyjemny, ale tak for fun. Nie mam tutaj takiej zajawki, żeby grindować, bo jest tutaj bardzo ograniczenie, że po prostu lewo-prawo tylko można jechać, więc pułap. Sufit tutaj umiejętności jest dużo niżej ustawiany i przez co tak się nie chce grindować. Do pogrania for fun naprawdę bardzo przyjemna giera, ale tak jak mówię, będą raczej tylko odcinki, jak będą jakieś takie większe update'y właśnie jak ten. No chyba, że naprawdę dużo osób z was będzie chciało regularnie, żebym pykał jakieś rankedy czy coś, ale to myślę, że... No nie wiem, zresztą zobaczcie, dajcie znać po prostu. Tutaj Adi ich niszczy potężnie. Ja się tu skupiam, wiesz? No właśnie widzę, że chcesz chyba zaimponować wszystkim widzom. Dobra, przyjmuję. A tobie jak się w ogóle to podoba wszystko nowe tutaj? No, powiem ci, że takie 3 na 10. No, w sensie powiem tak, wszystkie inne zmiany to są bardzo fajne, ale ten tryb siatkówka to tak w sumie, no nie wiem. No taki... fajnie, że dodali nowy tryb w Rockecie, normalnie w ogóle nie dodają nowych trybów. No, ostatnio bardzo ciężko z nowymi trybami, a ten siatkówka to takie trochę, no mogło być to lepsze, w sensie może na boty, może na wyższym poziomie będzie trochę więcej emocji tutaj. Mi się podoba, lepsze od hubsów. No, no to widzisz, zawsze coś na plus. Cześć, jakby hokej tutaj dodali? A to oni usunęli w takim razie hubsy? Nie ma rankingowych hubsów, ale są do grania w tym, w meczach ze znajomym. Dlaczego my gramy inny game od teraz w ogóle? O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, to na zakończenie odcinka mamy inny game od, żeby nie było, że narzekamy na to, że gram na boty. Dobra, Adi, pięknie ich niszczysz. Ja to mam w ogóle rankedy. Da się to jakieś sprawdzić? Nie wiem, co to jest. Dobra. To są casuale w ogóle? No, właśnie dodali casuale. Dobra, zakładamy, że to jest ranked 2-2. Nie wiem, po meczu się okaże. Szczerze nie zauważyłem, co kliknąłem po prostu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie, to bez tego, zękam tu. Jeszcze prawo autorskie wywalisz, Adi. Dobra. O! Fake. O! O kurde, co jest? Prawie, dobra. A to jest już większe spocenie jest od razu. W sensie samo to, że gramy taki tryb na ludzi, to już sprawia, że jakieś takie emocje się podnoszą. Dasz do góry? Dzięki. I uderzenie? Nice. Nice. Dobra, ładnie. Oj, dobra. Jeszcze to zblokuję, przebiję go. Piękna sprawa. O, dzięki, dzięki. Musisz to mieć, dobra. Mam, spokojnie. Mam tu spokojnie, no. Nie, no to są rankety, jakoś tak słabo grają, mi się wydaje. No, bo my jesteśmy po prostu dobrzy, Adi. Masz rację, zapomniałem. No, proszę ci, nie zapominaj takich rzeczy. Poza tym jest tylko 1-0. A czego ty oczekiwałeś? Dajemy im fory, żeby przetestować, czy to jest ranket. No właśnie, to warto zaznaczyć. Dawaj. Nie, no normalnie grają w sumie. Myślisz? Nie wiem. No. No pewnie też ten poziom się od naszego czasu, jak grindowaliśmy, wtedy więcej graliśmy, obniżył. W sensie, że ci lepsi poszli wyżej. Dobra. Może tak było. O, no dobra, pełna kontrola. Ale dobrze. No, 100% kontroli. Jak go blokuję tutaj, przejmiesz? Tak. Nice. Patrz jak przejąłem. Dobra, to ja za karę daję tak, żeby do góry nie poszło. Okej, okay. Jeszcze 0 sekund. Justin? O tak. Justin! This is Rocket League! Nie no, powiedziałem to takim dziwnym głosem. Ej, co? Ej, pokaż! Widziałeś? Diament 1 pokazuje nad głową. Nie wiem, czy to jest emoji, czy tak po prostu. Ej, śmieszne to było, że pokazuje rangę twoją z poprzedniego sezona. Kliknę w to. No ja nie wiem, ja tutaj tego nie mam. No i co graliśmy? Graliśmy? Czekaj, zaraz, nie wiadomo. Czekaj, zaraz ogarnę, czy ranga podrosła. Nie no, to nie był ranket, chyba towarzyską przez przypadek. No, dałem przez przypadek. A bo czy można szukać jednocześnie rankedów i nie rankedów? Ej, wydaje mi się, że jednocześnie szukałem rankedów i nie rankedów. Bo tutaj naprawdę miałem zaznaczone, ale byłem przekonany, że tutaj startowałem. Dobra, to przetestowaliśmy to. Ej, aż w sumie teraz nie wiem, jak to działa. Nie wiem, zgłupiałem. No, zbyt skomplikowane dla Edka. No, co najmniej zbyt skomplikowane. Fajnie, generalnie jeżeli tak jest, to fajnie jakby to w zwykłym rokecie dali, że będzie można szukać jakiekolwiek tryby chcemy jednocześnie. Na przykład ekstra mody ze zwykłymi rankedami. No ale dobra, no dzisiaj to by było w sumie na tyle. Tutaj wszystko chyba, co powinniśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Ja dziękuję oczywiście Adrianowi za towarzystwo. Ej, fajnie było. Nie no, Rocket Sideswipe fajna giera, no mówię. Mam wrażenie, że za mało w niego gram, bo zawsze jak w niego pykam, to jest przyjemnie, ale z drugiej strony, no nie wiem. Pamiętajcie o sobie, lajku i miłego dnia. Ele. I pozdrawiam mnóstwo.